W 1974 roku kupiłem pierwszego samca żółtego i tak zaczęła się moja przygoda z hodowlą kalarków. W 1982 roku wstąpiłem do Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, oddział Hutnik Kraków w Nowej Hucie. No i od tego czasu niejako zawodowo zajmuję się hodowlą kanarka harcyńskiego, kanarka, który wyróżnia się śpiewem. Tych kanarków tutaj u mnie jest około 50 sztuk starych. Ta stawka zwiększa się w maju, w czerwcu do około 100 sztuk. To jest ptak młody, który ma w tej chwili 18 dni. On właściwie już wychodzi z gniazda. Prawdopodobnie będzie to samiec, sądząc po barwie jego upierzenia. Natomiast tutaj w gniazdku są cztery młode ptaki, które mają teraz 7 dni, czyli tydzień. One są niedołężne, właściwie zdane tylko na opiekę swojej matki. Jesteśmy na działce. Tutaj jest klatka lotna. Właściwie wszystkie ptaki od czerwca do końca października tutaj przebywają na wakacjach. Jeśli nie ma takiego wyfruwu, to o jakości śpiewu nie ma co marzyć. Ptaki, zażywając ruchu, rozwijają swoje płuca, organy wewnętrzne. Generalnie pracują na swoje zdrowie, które potem odwdzięczy się na wystawach, na konkursach, a także przy następnym sezonie podczas rozmnażania. 5 razy zdobyłem tutaj mistrza oddziału w Nowej Hucie, Hutnik Kraków. Raz zdobyłem tytuł mistrza Śląska i Zagłębia. Na Mistrzostwach Polski zdobyłem brązowy medal oraz puchar za najlepsze dzwonki w Polsce i za najlepsze flety w Polsce. Oddział Hutnik Kraków swoje wystawy, konkursy oraz zebrania organizuje w ośrodku imieniem Cypriana Kamila Norwida w osiedlu Górali 5. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ruchem ornitologicznym oraz ptakami na nasze wystawy. Moja praca polega przede wszystkim na dbaniu o taki dobrostan psychiczny pacjentów, którzy się tutaj znajdują. Obejmuje to zarówno zabiegi pielęgnacyjne, czyli karmienie, pomoc w przewijaniu, w zmianie pościeli, jak również obejmuje takie wsparcie duchowe i emocjonalne dla tych osób. Hospicjum jest takim miejscem, w którym bardzo potrzebna jest pomoc ludzi z zewnątrz, czyli nie tylko personelu medycznego, pielęgniarek, salowych, lekarzy, tylko właśnie takich wolontariuszy, którzy przyjdą i wniosą coś pacjentom, coś świeżego, trochę życia. Pierwszy tydzień miałam niedołeg, ale dług. A w tej chwili
doszłam do dziennego porządku i czuję się jak w domu. Pacjenci, czyli nasi przyjaciele tutaj, wiedzą, że ja przyjdę w tą środę i będę z nimi te ileś godzin. I w sobotę też przyjdę i oni wiedzą o tym, ja też wiem, że przyjdę. Potrzeba bliskości występuje w każdym z nas, w każdym etapie życia, a szczególnie mocno występuje właśnie u ludzi, którzy umierają, którzy cierpią. W potocznej świadomości hospicjum funkcjonuje raczej jako umieralnia, jako miejsce, gdzie ludzie bardzo cierpią i w bólu odchodzą. Wydaje mi się, że nie jest to słuszne stwierdzenie, ponieważ na przykładzie swoim, na przykładzie własnego doświadczenia wiem, że jest to miejsce, w którym tak naprawdę żyje się do końca, w którym jest się człowiekiem do końca. To nie jest wykańczalnia, tak jak niektórzy to myślą, tylko to jest naprawdę powrót do życia. Współcześnie w mediach, w kinie ta śmierć jest obecna na każdym kroku. Tylko jest to taka śmierć, powiedziałabym, sztuczna, typu ręka, noga, mózg na ścianie. Śmierć co więcej odwracalna. Natomiast tutaj w hospicjum uczymy się śmierci, która jest naturalnie wpisana w ludzkie życie. O wszystkim się powinno mówić, tylko jest jedno, że ten nie zrozumie, co nie był i nie widział.